Cześć, zapraszam na kolejny film. Tym razem nie będzie to jednak nic z Tatr, ale materiał wspinaczkowy poświęcony wejściu na Sokolice. Chcemy tu przejść drogę o nazwie Spoko to nie Maroko, którą na pokazanym właśnie zdjęciu zaznaczono kolorem czarnym. Droga posiada 4 wyciągi, o trudnościach kolejno 4, 4, 3 i 3+. Po dotarciu pod ścianę wiążemy się liną, przygotowujemy niezbędny sprzęt i czekamy na swoją kolej. Ta droga jest dość popularna, więc niestety czasem tworzą się zatory. Pierwszy wyciąg poprowadzi mój dzisiejszy partner Marek. Ja pójdę na drugiego, potem będziemy się zmieniać. W ten sposób każdemu przypadną po 2 fragmenty. Myślę, że to właśnie pierwszy wyciąg jest tym najtrudniejszym. Niby wyceniono go na 4, ale nie brakuje opinii, że powinno być odrobinę więcej. Początek jest łatwy i prowadzi w pobliżu dobrze widocznej rysy. Potem należy odbić w prawo i wejść do stromego, kilkumetrowego komina. I właśnie to przejście przeważnie sprawia wspinaczom najwięcej problemów, zarówno w kwestii czytania drogi, jak i samych ruchów. Kolejne metry nie sprawiają już większych trudności. Należy podejść trochę wyżej, wejść na wygodną półkę i założyć stanowisko na 2 położonych obok siebie ringach. Jest też inne stanowisko z łańcucha, choć wydaje mi się, że z niego ciężej byłoby asekurować osobę prowadzącą kolejny wyciąg. Gdy stanowisko jest gotowe, Marek wciąga luźny fragment liny, a ja przygotowuję się do drogi. Przy komunikacji w zespole bardzo pomagają tu krótkofalówki. Okej, ruszam. Na drugiego idzie się raczej bezstresowo, więc ten wyciąg nie sprawia mi praktycznie żadnych trudności. Idę podobnie jak Marek, po drodze ściągając nasze ekspresy i zostawiając te należące do innych ekip. Rysa. Travers. Wejście do komina. Wspinaczka przez komin. Teraz zostaje już tylko wdrapać się na lekko pochyłą płytę. I wyciąg skończony. Wspinam się do stanowiska, potem z partnerem wymieniamy się sprzętem i jestem gotowy, by poprowadzić drugi wyciąg tej drogi. Dość łatwo robię 2 pierwsze wpinki, później docieram do najtrudniejszego miejsca tego etapu. Tu również muszę przejść czymś w rodzaju komina, choć przy odpowiednim doborze chwytów i ustawieniu nóg nie sprawia on większych problemów. Po wyjściu z komina trudności znacznie spadają.
Teren robi się na tyle połogi, że rąk używam właściwie tylko do podpierania. Robię jeszcze kilka bardzo łatwych wpinek. I wkrótce docieram do jednego z dwóch tutejszych stanowisk. Mijam go jednak i idę jeszcze kawałek dalej, gdzie czeka mnie niezbyt wymagająca wspinaczka po kilkumetrowym filarze. Po chwili docieram na wygodną płytę, gdzie znajduje się drugie stanowisko. Z tego dużo wygodniej będzie nam zaczynać trzeci wyciąg. Wpinam się do kolucha, przewijam linę i podwieszam przyrząd asekuracyjny. Teraz kolejna marka, który z tym odcinkiem też radzi sobie bardzo dobrze. Kolejny, tym razem trójkowy wyciąg, będzie należał do niego. Początek odcinka prowadzi przez krótką, niezbyt trudną ściankę. Istnieją tu dwa warianty, oba zabezpieczone kilkoma ringami. Szczerze mówiąc, nie wiem, którym powinniśmy iść. Ich trudności są niemal identyczne, więc po prostu wybraliśmy prawy. Po kilku metrach należy odbić nieco w lewo i skierować się w stronę wejścia na filar, który stanowi najtrudniejszą część tego wyciągu. Dalszej drogi z tego miejsca nie widzę, więc opowiem o niej zaraz przy okazji mojego przejścia. Dobra, idę. Bez problemu wdrapuję się na ściankę, likwidując założone przez Marka przeloty. Później ruszam w stronę wspomnianego przed chwilą filara. I zaczynam się na niego wspinać. Parę ruchów i jestem u góry, gdzie trudności mocno maleją. Podobnie jak na wcześniejszym wyciągu, tu też trafiamy na bardzo połogi fragment, który da się pokonać bez używania rąk. Po dojściu do stanowiska robimy porządek ze sprzętem i zamieniamy się prowadzeniem. Nim jednak zacznę dalszą wspinaczkę, muszę przepuścić inny zespół, który właśnie wykonuje zjazd. Okej, droga wolna. Ostatni wyciąg ma wycenę 3+, i moim zdaniem jest najprzyjemniejszy na całej tej drodze. Praktycznie cały czas idzie się przy wygodnej rysie, gdzie nie brakuje ani dobrych chwytów, ani stopni.
Na gęstość wpinek też raczej nie mogę narzekać. Są praktycznie co chwilę, w większości po mojej lewej stronie. Pod względem terenu ten odcinek nie jest zbyt urozmaicony. Warto jednak czasem rozejrzeć się dookoła, gdyż widoki na położoną u podnóża Sokolicy Dolinę są naprawdę ładne. W końcu wychodzę z rysy i docieram do wygodnego stanowiska z łańcucha. Tam wpinam swoją lążę, przeciągam linę i przystępuję do asekuracji partnera. Markowi również idzie tu bezproblemowo. Mija parę minut i stoimy razem na stanowisku. Droga skończona, pora zdecydować, jak chcemy wracać. Do wyboru jest albo zejście przez las, albo zjazdy. Te drugie zajmą zdecydowanie dłużej, ale dadzą nam też więcej frajdy i cennego doświadczenia. Przeciągamy linę, zrzucamy na dół i można jechać. Z ostatniego wyciągu opuszczam się jako pierwszy, przy okazji kilkukrotnie poprawiając linę. W pewnej chwili docieram na początek wyciągu, gdzie znajduje się kilka stanowisk. Możemy więc działać niezależnie od ekipy, która właśnie szykuje się do wspinaczki. Chwilę później do stanowiska dociera Marek. Na kolejnym odcinku zachowujemy tą samą kolejność. Najpierw ja, potem Marek. Następny zjazd robimy już na odwrót. Puszczam partnera przodem, sam jadę jako drugi. Ten odcinek jest nieco problematyczny. Podczas opuszczania się trzeba wymuszać odchylenie w lewo, tak aby trafić w komin prowadzący na najniższe stanowisko. No i ostatni zjazd. Tu postanawiamy przełożyć linę przez dwa ringi, choć dałoby się to zrobić łatwiej, korzystając ze stanowiska nieco dalej po prawej stronie. Niestety, nie dostrzegliśmy go w porę. Ten zjazd był dla mnie najprzyjemniejszy. Krótki, ale bardzo stromy, więc można było szybko wytracać wysokość, od czasu do czasu odbijając się nogami od ściany. I to by było na tyle. Zrobienie całości zabrało nam niecałe 3 godziny i sprawiło mnóstwo frajdy. Naprawdę fajna namiastka górskiego wspinania.